Ostatnio mówiłem o RWD. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest z tym związana i o której chciałem opowiedzieć. Nawet nie rzecz, to trochę źle powiedziane. Dwóch ludzi. Żwirko i Figura. W zawodach Challenge Polacy wystartowali po raz pierwszy w 1930 roku. Franciszek Żwirko, pilot. I Stanisław Figura, mechanik. Lecieli samolotem RWD-4. Nie ukończyli zawodów. Pozostałe polskie załogi wybrały RWD-4, LWD-2 lub którejś z maszyn PZL, czyli PWS. Co ciekawe, na innej maszynie RWD jako mechanik leciał też Jerzy Drzewiecki. Przed startem Challenge 1932 roku Polska nie była już postrzegana jako outsider. Widać to było już po etapie technicznym, w którym polskie maszyny zajęły zdecydowanie najwyższe lokaty. Żwirko i Figura startowali na znakomitej maszynie RWD-6. Nieco gorzej szło w lotach, ale końcowy wyścig, w którym kryterium była prędkość maksymalna, Żwirko i Figura wygrali, dystansując inne maszyny i ich załogi o 83 sekundy. W efekcie doszło do sensacji. Na lotnisku Tempelhof pod Berlinem jako pierwsza finiszowała załoga polska. Dwa tygodnie później, w czasie lotu na meeting w Pradze, Franciszek Żwirko i Stanisław Figura zginęli w katastrofie lotniczej. Ich śmierć poruszyła całą Polskę, czyniąc z pilotów bohaterów narodowych. Wybudowana na Challenge 1934 roku w Warszawie szeroka aleja na lotnisko Okęcie została nazwana ich nazwiskami. Przychodzi zegarek do lekarza i mówi: panie doktorze, jestem... Dobra, spaliłem. Dobra, wróćmy do tematu.